czwartek, 7 marca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. W Katowicach rozpoczął się Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przez dwa dni o najważniejszych problemach ochrony zdrowia, polityce zdrowotnej, lekowej, przemyśle farmaceutycznym i nowoczesnych terapiach rozmawiać będą najważniejsi ludzie w tej branży. To jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Fatima Orlińska. Wielka debata na temat tego, co w służbie zdrowia aktualnie jest najważniejsze, jak każdego roku przyciągnęła setki uczestników i prelegentów. Łącznie to ponad 50 sesji tematycznych, w których udział zadeklarowali wybitni specjaliści ze środowiska medycznego. Jednym z głównych wyzwań, jakie z perspektywy województwa śląskiego stoją przed służbą zdrowia, jest przywrócenie stabilizacji, również finansowej, szpitali powiatowych. Zaczyna na pierwsze czoło wysuwać się problem kadrowy, lekarski, pielęgniarski. Z ostatnich danych, na przykład jeżeli chodzi o pielęgniarki, mówimy tutaj nie o wieku pielęgniarek, tylko o ich zaawansowaniu w pracy. No, na 10 zadeklarowanych, które no, chciałyby przejść już na emeryturę, to przychodzi tylko jedna. No i nierozwiązywalny problem ustawy o wynagrodzeniach, który wzbudza wiele emocji wśród personelu. Co jednoznacznie przekłada się na funkcjonowanie szpitali powiatowych, a dalej dobro pacjenta. Nie ma miesiąca, w którym nie byłoby informacji o kolejnym zawieszonym oddziale w województwie śląskim czy wstrzymanych i ograniczanych przyjęciach do szpitali. Dotyczy to nie tylko Śląska, a do trudnej sytuacji odniosła się obecna podczas kongresu nowa minister zdrowia Izabela Leszczyna. Porodówki są dla mnie bardzo ważne, czyli tam, gdzie mamy więcej niż 40 km do porodówki, to myślimy o ryczałcie. Te szpitale powiatowe czasami jak po równi pochyłej staczają się ze względu na to, że zadłużone są w parabankach. Będę chciała rozmawiać o restrukturyzacji tego długu, ale chcę jednoznacznie powiedzieć, nie będzie umorzenia długu w szpitali. Jednocześnie minister zdrowia zadeklarowała, że szpitale powiatowe nie będą likwidowane, ponieważ są potrzebne, jednak powinny ze sobą współpracować. Śląskie szpitale mogą liczyć na realne wsparcie, co zadeklarował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo wyzwania w służbie zdrowia na najbliższe lata to także zadania właśnie dla NFZ. To są przede wszystkim nadwykonania za rok poprzedni, również tutaj w województwie śląskim są szpitale, które zrealizowały znacznie więcej świadczeń za znacznie większe kwoty w roku 2023 niż wartość umowy i po decyzji pani minister dziś przekazaliśmy środki do tych województw, żeby mogły za to zapłacić zgodnie z zasadami obowiązującymi w województwie, ale to nie jest jedyna sprawa, to także decyzje dotyczące wzrostu ryczałtu w roku 2024, pewnych pomocowych zagadnień. Podczas drugiego dnia kongresu w piątek będą rozmowy o leczeniu endometriozy, organizacji leczenia kardiologicznego, dostępności do specjalistycznej pomocy onkologicznej czy chorobach rzadkich i zdrowiu psychicznym. Chorzowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy grozili w internecie prezydentowi Chorzowa Andrzejowi Kotali. Ten 4 marca zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeden z mężczyzn odpowie za nawoływanie do zbrodni. Fatima Orlińska. Na przemoc, nienawiść i hejt nie ma miejsca, mówił kilka dni temu prezydent Chorzowa. Zawiadomienie do prokuratury o dewastacji prywatnej posesji i kierowanych przeciwko niemu groźbach karalnych Andrzej Kotala złożył w poniedziałek. Wtedy też prezydent złożył zeznania. Kilka dni wystarczyło, by obnażyć tożsamość pozornie anonimowych hejterów. Z przykrością przyjąłem fakt do wiadomości, że jest to grupa pseudokibiców związana z ruchem Chorzów. Mimo to, że miasto wspiera klub bardzo hojnie, no więc jest tym bardziej nam jest żal, że to akurat kibice znowu taką, bym powiedział, firmę, łatkę przypieli naszemu klubowi, który traci na swojej renomie. Proszę Państwa, dochodzą do mnie wiadomości również, że mieszkańcy miasta są zastraszani, więc apeluję jeszcze raz do wszystkich, nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. Jak przekazała chorzowska policja, zatrzymani mieszkańcy Chorzowa zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie składali wyjaśnienia w sprawie. Jak mieli tłumaczyć, był to nieprzemyślany głupi żart. 26 i 33-latek usłyszeli zarzuty. W tej chwili zostali objęci policyjnym dozorem. Nie mogą się również kontaktować
ani zbliżać do pokrzywdzonego. Grozi im do 3 lat więzienia. Młodszy z mężczyzn otrzymał zarzut gruźb oraz posiadania środków odurzających, z kolei starszy publicznego nawoływania do zbrodni. Jeżeli nie będą stosowali się do wyznaczonego środka zapobiegawczego, mogą zostać tymczasowo aresztowani. Mamy nową śląską kurator oświaty. To Aleksandra Dyla. Decyzję minister edukacji Barbary Nowackiej ogłosił wojewoda Marek Wójcik. Kandydatów na stanowisko śląskiego kuratora oświaty było 6. Decyzja o rekomendacji Dyli zapadła jednogłośnie. Karolina Komada. Aleksandra Dyla, od stycznia pełniąca obowiązki śląskiego kuratora oświaty, wygrała konkurs na to stanowisko. Wojewoda śląski wraz z powołaniem nowej kurator ma nadzieję na odmianę wizerunkową kuratorium. Pani kurator często wychodziła z inicjatywami różnych działań, między innymi z inicjatywą spotkań z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego. Takie spotkania się odbyły, co też daje mi takie pełne przekonanie, że relacje pomiędzy organem prowadzącym, jakim są samorządy, a kuratorium będą relacjami partnerskimi. Również mam pełne przekonanie, że pani kurator będzie stała na straży tego, żeby w śląskich szkołach nie było konfliktów ideologicznych. Nowa kurator związana jest z edukacją od 30 lat jako nauczycielka, a także pracownik kuratorium oświaty w Katowicach od 2007 roku. Jej zdaniem zarówno śląskie grono pedagogiczne, jak i instytucje oświatowe w regionie mają duży potencjał. Aby wyjść z inicjatywą, chociażby poprzez promocję zdrowego trybu życia, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, więc tutaj naprawdę pomysłów pełna głowa i tak jak mówiłam, z zespołem, który jest i który pracuje w kuratorium oświaty, na pewno wiele tych pomysłów uda się przeprowadzić, a ponadto to kształcenie zawodowe, które tutaj na Śląsku, gdzie ten etos pracy był, jest i będzie, na pewno chciałabym rozwinąć, zwłaszcza w kontekście takiej dynamicznego rynku pracy. Zarówno nowa kurator oświaty, jak i wojewoda śląski chcą naprawić relacje między dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami, między którymi w ostatnich latach dochodziło do częstych konfliktów. Kobiety wygrały wybory 15 października i zamierzają wygrać wybory samorządowe. Z takim nastawieniem idą do wyborów kandydatki Koalicji Obywatelskiej. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet kandydatki do Sejmiku Województwa Śląskiego ogłosiły swój start i plany. Chcą mieć wpływ na rozwój, edukację i przede wszystkim bezpieczeństwo. Karolina Komada. Kobiety zmieniają śląskie. To hasło będzie towarzyszyć mieszkankom regionu w wyborach samorządowych. Kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do Rady Miasta Katowice przedstawiły dziś swoje postulaty. Kobiety zmieniły wynik wyborów. Kobiety zmienią też śląskie i zmienią to śląskie skutecznie. Dlatego, drogie panie, głosujmy na kobiety! Tych obietnic było wiele, zaczynając od kwestii bezpieczeństwa, zdrowia czy edukacji. Jednym z pomysłów jest powołanie wojewódzkiego pełnomocnika do spraw kobiet, która będzie mocno dbała o nasze prawa, nasze potrzeby i głośno mówiła o tym, co dla nas jest ważne. Pamiętajmy, że kobiety stanowią większość w społeczeństwie, są bardzo aktywne, rozwijają się bardzo mocno, mają swoje potrzeby nie tylko związane z założeniem rodziny, ale także mają swoje ambicje zawodowe, mają swoje marzenia o tym, żeby życie wyglądało zupełnie inaczej niż taka codzienna rzeczywistość. Wiele zmian ma też dotyczyć matek, często bezrobotnych lub takich, które mają ograniczony dostęp do rozwoju zawodowego i awansu w pracy. Kobiety to nie tylko wrażliwość, ale i też przedsiębiorczość i pracowitość. W związku z tym postulujemy, że rozszerzymy naszą inicjatywę Śląskie dla Kobiety o kolejne płaszczyzny działania i przede wszystkim będziemy mobilizować również kobiety do zakładania własnych biznesów. W takich możliwościach budowania kobietom szansy na to, żeby pracowały, żeby na przykład popołudniami także mogły pracować, jeśli tak będzie się układała ich zawodowa ścieżka. Kandydatki do sejmiku nawiązały też do aktualnie toczących się debat w przestrzeni publicznej i stanowiska, jakie przyjął marszałek Szymon Hołownia w związku z kompromisem aborcyjnym. Kobiety chcą szybkich zmian również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Wszyscy dobrze wiemy, że wiele kobiet nie zgłasza się, bo się boi, że jeżeli powie głośno tak, jestem molestowana, jestem bita pod osłoną nocy w 4 ścianach i nikt o tym nie wie, że ten oprawca jeszcze gorzej będzie się zachowywał w stosunku do niej. Więc tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia i myślę,
że tutaj powinny być już prawo ogólnokrajowe, które będzie właśnie regulować takie sprawy. Wybory samorządowe odbędą się za równy miesiąc, w niedzielę 7 kwietnia. Tego dnia kandydatki z województwa śląskiego zawalczą o zwiększenie swoich sił kobiet w życiu publicznym. Mieszkanie Jerzego Kukuczki zaaranżowane tak, jak wyglądało za jego życia. Przestrzeń muzealna poświęcona historii himalaizmu, a także ścianka wspinaczkowa czy miejsce spotkań dla miłośników gór. Centrum himalaizmu, które powstanie w Katowicach, ma trafiać do szerokiego grona odbiorców. Właśnie ogłoszono przetarg na jego budowę. Obiekt powstanie w dzielnicy Bogucice i będzie połączony z domem, w którym mieszkał słynny alpinista Łukasz Kądziołka. Centrum himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki stanie tu. Na razie na rogu ulic Katowickiej i Markiewki jest tak, a ma być tak. Zwiedzający dowiedzą się sporo o jednym z najwybitniejszych himalaistów na świecie. Będą 4 wystawy tematyczne, między innymi opowiadające o pierwszych wejściach na 8-tysięczniki. Oczywiście wystawa o samym Jerzym Kukuczce i jego historii, będzie troszeczkę o kobiecym himalaizmie, więc myślimy, że każdy znajdzie w tej przestrzeni coś dla siebie. Będzie to bardzo uniwersalna przestrzeń, jeśli właśnie chodzi o zwiedzanie. Żeby wybudować tak okazały obiekt, konieczne będą wyburzenia. Miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ tuż obok domu, w którym urodził się i mieszkał Jerzy Kukuczka. Z nowego obiektu będzie można przejść właśnie do jego mieszkania. Zależało nam na tym, żeby nie stworzyć tak czysto i banalnie oryginalnej bryły, że po prostu będzie w kontraście zawsze się tutaj wyróżniała. I materiał, który użyliśmy, to jest jak gdyby głównym materiałem, jest tam cegła, czyli coś z czego wszystkie budynki w okolicy są jak gdyby zbudowane. Miasto ma pomysł na nowoczesną ekspozycję, ale ta będzie przedmiotem odrębnego przetargu. Poza tym w Centrum Himalaizmu znajdą się też sala do organizacji spotkań i pokazów filmowych, biblioteka, a także ścianka wspinaczkowa. To wszystko ma powstać w ciągu 22 miesięcy i będzie na pewno sporo kosztowało. W trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku wsparcie finansowe obiecywał ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Jednak teraz wiadomo już, że miasto musi radzić sobie samo. Będzie to pokrywane z budżetu miasta, niemniej cały czas oczywiście walczymy o to, aby pozyskać dodatkowe środki na ten cel. Na razie miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców. Firmy zainteresowane budową Centrum Himalaizmu mogą zgłaszać się do 10 kwietnia. O tym, jak żyją 2 lata po wybuchu wojny i o ich niepewnej przyszłości. Z jednej strony chcą wrócić, z drugiej boją się o dzieci. 4 Ukrainki mieszkające w Polsce opowiadają swoje historie. Jest też jedna, która wróciła do ojczyzny mimo wojny. To wszystko bohaterki materiału Łukasza Kądziołki, który pokażemy w piątek o godzinie 18:05 w programie Jest Temat, magazyn reporterów. Aleksandra, Wiera, Ala, Maria i Olena. To nie tylko bohaterki naszego najnowszego reportażu, ale po prostu bohaterki z Ukrainy. Każda opowiedziała swoją historię. Wszystkie są związane z wojną. Matki, którym do tej pory pomagał mąż, zostały same. Kobiety czekają na wiadomość od mężczyzn, którzy nie są wcale tak daleko, ale żyją w ogarniętej wojną ojczyźnie. One same musiały odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywistości. Dzieci szybko uczą się polskiego, ale matki tęsknią za Ukrainą. Jedna z bohaterek postanowiła wrócić, choć codziennie słyszy spadające bomby. To wszystko w reportażu Matka Ukraina w magazynie reporterów Jest Temat, jutro o 18:05. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.